Aktorka ostatnio znana jest także z ostrej krytyki rządu. Motyla noga, kurczę pióro. Nie do wiary, jak można się tak brzydko wyrażać? No cóż, widzicie, klimat był zawsze raczej przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Właśnie. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie co zróbcie wtedy? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.